Dobry Ojcze, gromadzimy się przy Twoim Słowie i potrzebujemy Ciebie, by je zrozumieć. Panie, potrzebujemy, abyś napełnił nas Twoim Duchem, abyś uzdolnił mnie, bym mógł Twoje Słowo właściwie rozumieć, właściwie głosić. Proszę Cię za każdego z nas, aby to słowo pracowało w nim, zmieniało nas, pokazywało nam, jaka jest Twoja droga, droga krzyża, droga Golgoty, ale też droga życia wiecznego, Panie. Dla Twojej chwały niech to się dzieje. Amen. Więc cały czas jesteśmy w Ewangelii Marka i ostatnio brat Rafał omawiał taki dość dłuższy fragment. I w tym fragmencie była mowa o takim znanym jakby nakazie Pana Jezusa do swoich uczniów, aby nieść krzyż. I tak czytałem ten fragment, ogólnie ten 8, 9 rozdział Ewangelii Marka tydzień temu, to stwierdziłem, że nie mogę przejść obojętnie w obliczu tego fragmentu. On już był trochę omówiony, ale chciałbym jeszcze jakby raz skupić się na tych kilku wersetach, które mówią o tym, czym jest podążanie za Jezusem, z czym ono się wiąże, co ono daje. Głównie nie ukrywam, że z uwagi na to, że wiem, że wiele osób, wiele z nas ma teraz ciężki czas. Osobiście czy rodzinnie w kościele też były różne trudne sytuacje, dlatego wydaje mi się, że ten temat jest ważny. I ten zwrot, niesienie krzyża, o którym będziemy czytać teraz, on tak naprawdę się zadomowił w naszej kulturze bardzo dobrze. Ateiści, niewierzący, katolicy wszyscy używają tego zwrotu, że niosą krzyż, aby opisać różne doświadczenia swoje. Niektórzy mówią, że na przykład ich krzyżem jest trudne dzieciństwo. Inni powiedzą, że ich krzyżem jest ich choroba. Jeszcze inni, że ich krzyżem jest jakaś ich cecha albo jakaś osoba w ich rodzinie. Chciałbym, żebyśmy my dzisiaj jakby skupili się na tym, co Pan Jezus mówi, czym naprawdę jest to niesienie krzyża. Nie mówię, że żadna z tych rzeczy nie może zawierać się w niesieniu krzyża, ale wierzę, że to, co Pan Jezus chciał przekazać, jest zupełnie inne niż to, jak świat to rozumie. Tak więc przeczytajmy Ewangelię Marka, 8 rozdział, od 34 wersetu do 9 rozdziału 1 wersetu. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i wyrusza w moje ślady. Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, straci ją, a kto straci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ocali ją. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę? Co bowiem człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Bo kto się wstydzi mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi aniołami. I zaczął do nich mówić: zapewniam was, niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zasmakują śmierci, aż zobaczą Królestwo Boże przybyłe w mocy.
Chciałbym to dzisiejsze nauczanie podzielić na takie dwie części. Najpierw powiem o tym nauczaniu Pana Jezusa o niesieniu krzyża, a potem druga część chciałbym powiedzieć o tym, jak wygląda niesienie krzyża w praktyce na podstawie życia apostoła Pawła. I w tym fragmencie myślę, że ważne, żeby każdy do swojej Biblii patrzył również. W wersecie 34 widzimy przykazanie, jakie daje Pan Jezus dla każdego, kto chce za Nim podążać. W kolejnych pięciu wersetach po 34 Pan Jezus podaje cztery takie powody, uzasadnienia, dlaczego warto nieść ten krzyż i żyć rzeczywiście takim życiem. Czytamy w 34. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i wyrusza w moje ślady. Pan Jezus mówi cztery rzeczy tak naprawdę. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i wyrusza w moje ślady. Ale tak naprawdę ta pierwsza i czwarta rzecz, można by je tak samo przetłumaczyć. Tutaj są różne, na różne sposoby przetłumaczone, żeby nie było powtórzenia, ale to pierwsze i ostatnie zdanie oznacza tak naprawdę to samo, czyli iść za Jezusem, po prostu podążać za Jezusem. Można by to przetłumaczyć, jeżeli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. A więc ten werset można by tak sparafrazować w taki sposób, że prawdziwe podążanie za Jezusem, jedyne podążanie za Jezusem, jakie istnieje, oznacza wyrzekanie się siebie i branie krzyża. Te dwie rzeczy Pan Jezus mówi. Nie ma innego sposobu, aby iść za Jezusem, niż poprzez wyrzekanie się siebie i branie krzyża. Czyli pójście za Jezusem składa się z tych dwóch rzeczy, o których Pan Jezus mówi. Po pierwsze, zaparcie się siebie. To może wytłumaczenie, czym jest zapieranie się siebie, jest może o wiele prostsze niż czym jest niesienie krzyża. Wielu z nas się to narzuca jakby automatycznie. Zaparcie się siebie to tak naprawdę odrzucenie swoich ludzkich pragnień i przyjęcie pragnień Jezusa dla nas. To porzucenie podążania za własnymi pragnieniami naszej upadłej natury i porzucenie kontroli nad własnym życiem, zastępując to całkowitą zależnością od Mesjasza i posłuszeństwem wobec Niego. A więc zaparcie się siebie to nie jest tylko zostanie pustelnikiem, dla samego bycia pustelnikiem i umartwiania się nad sobą, nad naszym losem, ale to jest zaparcie się siebie, żeby iść za Jezusem. Odrzucam moją wolę, tak żeby działa się wola Jezusa. I drugie przykazanie Pana Jezusa. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. To już jest zapewne cięższe do zrozumienia, czym jest to wzięcie swojego krzyża. Wydaje mi się, że wiele błędnych zrozumień tej frazy
wynika z tego, że ludzie zapominają, że Pan Jezus powiedział to przed ukrzyżowaniem. Osoby, do których to mówił, nie wiedziały, że On będzie ukrzyżowany. A my często interpretujemy tą frazę, wiedząc, że Pan Jezus został ukrzyżowany, i bierzemy te wszystkie wydarzenia, które otaczały ukrzyżowanie, i wkładamy w tą frazę. A tak naprawdę, dla słuchaczy Pana Jezusa, gdy oni słyszeli takie zdanie: weź swój krzyż, albo masz nieść swój krzyż, to oni rozumieli to jako odbycie swojej ostatniej drogi na egzekucję. Oni znali krzyż jako jedną rzecz, jako okropne, obrzydliwe narzędzie śmierci. A więc oni, gdy słyszeli: weź swój krzyż i idź, to oni mieli przed oczami niesienie tej belki krzyża na górę, na której było się ukrzyżowanym. A więc Pan Jezus używa tego obrazu i mówi, że masz cały czas to robić. On nie mówi: idź raz na krzyż, ale Pan Jezus mówi, że masz robić to codziennie. Jest to taka przenośnia, ten obraz, że idziemy tak naprawdę na śmierć. To jest przenośnia do tego, że mamy cały czas umierać dla siebie i ożywać dla Jezusa. Że nasze stare ja, nasze ludzkie, grzeszne pragnienia musimy wejść na drogę, na której cały czas chcemy je tak naprawdę zabić, zniszczyć. Nasze życie od teraz powinno być jakby tym kroczeniem w celu ukrzyżowania naszych ziemskich pragnień. Ta droga, którą każdy chrześcijanin ma podążać, ma na celu, aby nasza stara natura w Adamie umarła, a nasza nowa natura w Chrystusie ożyła, była coraz bardziej widoczna. A więc, żeby podsumować, podążanie za Jezusem to codzienne zapieranie się siebie, odrzucanie swoich cielesnych pragnień, umieranie dla nich i kroczenie z postanowieniem, że nasze cielesne pragnienia, wygody, akceptacji, komfortu, poklasku, bezpieczeństwa, że one nie będą sterować naszym życiem. I przyjęcie tego, że idąc za Chrystusem, możemy cierpieć niedostatek, rozpacz, brak aprobaty innych, a nawet być może śmierć. To jest zapieranie się siebie i niesienie krzyża. I tak naprawdę Pan Jezus mógłby powiedzieć to, co powiedział, i zakończyć swoją wypowiedź. Mógłby im powiedzieć: na mocy mojego autorytetu macie to robić i nie interesuje mnie, co o tym sądzicie. Ale Pan Jezus w kolejnych wersetach zaczyna tłumaczyć uczniom, dlaczego mają tak żyć i dlaczego warto tak żyć również. Dlaczego to jest droga lepsza niż droga, na której nie niesiemy krzyża. I w wersecie 35 czytamy: kto bowiem chce swoją duszę ocalić, straci ją, a kto straci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ocali ją.
Tutaj mamy taki pozorny paradoks, bo czytamy, że jeżeli chcemy zachować duszę, to stracimy duszę, a jeżeli chcemy stracić duszę, to zachowamy duszę. A więc jedyne wytłumaczenie tego jest takie, że ta dusza, którą musimy stracić, to jest to nasze stare ja. To jesteśmy my w Adamie, naszym ojcu. A ta dusza, którą mamy zachować, to jest nasz nowy człowiek w Chrystusie. A więc Pan Jezus mówi, że jeżeli celem naszego życia jest zaspokojenie upadłych potrzeb naszego własnego, starego ja, to stracimy swoją duszę na wieczność. Ale jeżeli stracimy swoją duszę, umrzemy dla siebie i poddamy się panowaniu Chrystusa, to będziemy żyć w wieczności z Chrystusem. A więc Jezus mówi: idź za mną, bierz swój krzyż, zaprzyj się swojego starego ja. Bo to jedyna droga do życia wiecznego. Nie ma innej. Jonathan Edwards powiedział takie słowa: Bóg jest najwyższym dobrem rozumnego stworzenia. Cieszenie się nim jest naszym udziałem i jest jedynym szczęściem, które może zaspokoić naszą duszę. Pójście do nieba, aby w pełni cieszyć się Bogiem, jest nieskończenie lepsze niż najbardziej przyjemne życie tutaj na ziemi. Lepsze niż ojcowie i matki, mężowie, żony, dzieci, czy towarzystwo jakichkolwiek ziemskich przyjaciół. To są tylko cienie, ale radość z Boga jest rzeczywistością. To są tylko rozproszone promienie, ale Bóg jest słońcem. To są tylko strumienie, ale Bóg jest źródłem. To są tylko krople, ale Bóg jest oceanem. A więc Pan Jezus mówi, pokazuje nam drogę doskonalszą, tak naprawdę. Mimo że człowiekowi upadłemu wydaje się, że ta droga, którą on podąża, jest lepsza, ale Pan Jezus mówi, że droga, którą On proponuje, po ludzku może wydawać się trudna, ale tak naprawdę jest ona najbardziej chwalebna ze wszystkich możliwych dróg. W wersecie 36 i 37 czytamy tak: Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę? Co bowiem człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Pan Jezus przekonuje nas dalej, że choćby człowiek zyskał wszystkie bogactwa tego świata, całą popularność, władzę, aprobatę, wszystkie skarby, to co mu to da, skoro i tak po tym krótkotrwałym życiu straci to wszystko na wieki. Werset 37 mówi, że tak naprawdę żadna ilość tych ziemskich dóbr nie jest w stanie zapłacić kary za grzech. Pan Jezus mówi, że nie warto podążać za tymi światowymi dążeniami, pragnieniami, bo one przeminą. Pan Jezus mówi, żeby podążać za tym, co wieczne, bo to trwa wiecznie. W wersecie 38: Bo kto się wstydzi mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi aniołami.
dążenie do aprobaty cudzołożników i grzeszników, czyli wszystkich niewierzących, bardziej niż pragnienie podobania się Jezusowi, sprawia, że Jezus nie przyzna się do takiej osoby w dniu jego przyjścia. A więc każdy prawdziwy uczeń Jezusa potwierdza to, że nim jest, poprzez to, że się nie wstydzi swojego Pana. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze takie słowa, że jeżeli chciałbym dalej przypodobać się ludziom, nie byłbym już uczniem Chrystusa. Nie byłbym uczniem Chrystusa. A więc pragnienie przypodobania się ludziom świadczy o tym, że bardziej zależy nam na tym, niż na tym, żeby podobać się Jezusowi. A więc to jest dowód na to, że ktoś nie jest jego uczniem, jeżeli tak jest w jego życiu. Idąc dalej, w 9 rozdziale, w 1 wersecie, i zaczął do nich mówić. Zapewniam was, niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zasmakują śmierci, aż zobaczą Królestwo Boże przybyłe w mocy. Warto przypomnieć, że podział na rozdziały nie jest natchniony. Powstał 500 lat temu. I ta w drugim wersecie czytamy, że te wydarzenia się wydarzyły 6 dni później, czyli ten pierwszy werset należy raczej do tej wypowiedzi z 8 rozdziału. I Pan Jezus tutaj ma na myśli prawdopodobnie 3 apostołów, których weźmie ze sobą na górę przemienienia. I oni zobaczą Go w chwale. Zobaczą to przyjście Królestwa Bożego w mocy, jakąś namiastkę tego, doświadczą tego. Ale tak naprawdę to ma szerszy wymiar, bo te osoby, które tam stoją, zobaczą również zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, czyli Jego zmartwychwstanie. Zobaczą Jego wstąpienie. Zobaczą wylanie ducha w Pięćdziesiątnicę. Czyli zobaczą przyjście Królestwa Bożego w mocy. Ale tak naprawdę ktoś zapyta, co to ma w ogóle wspólnego z niesieniem krzyża? I Pan Jezus powiedział to uczniom, aby oni pamiętali, aby umocnić tą prawdę w nich, że chodzenie za Nim, choć po ludzku, może być ciężkie, to jest to życie, w którym doświadczamy mocy Bożej, mocy Królestwa Bożego. Widzimy, jak Jego Królestwo przychodzi, jak przyszło do nas pewnego dnia i jak w nas wzrasta, jak przez nas się rozrasta do innych. A więc Pan Jezus chciał apostołom pokazać, że tak naprawdę to życie prowadzi nie tylko do tych trudnych doświadczeń ludzkich, ale także do tej chwały życia wiecznego. Ale ta chwała nie jest tylko przyszłością, czymś, co będzie w przyszłości, że pewna jej część już teraz jest. Widzimy ją, doświadczamy, czujemy. A więc takie jest nauczanie Pana Jezusa na temat tego, jak wygląda podążanie za Nim. Mamy każdego dnia umierać coraz bardziej dla naszej starej natury, aby uwidaczniała się ta nowa natura, którą mamy w Chrystusie. I niesienie krzyża to jest proces trwający przez całe życie prawdziwego ucznia Jezusa. Jeżeli jakiś niewierzący mówi, że niesie krzyż, to tak naprawdę nie niesie go w biblijnym sensie. On może
jakoś sobie tak literacko, nazwijmy to tłumaczyć swoje doświadczenia. Ale w tym sensie, w jakim Pan Jezus to mówił, niesienie krzyża jest czymś, czego doświadcza każdy uczeń Jezusa. Nie tylko najbardziej gorliwi uczniowie, najbardziej cierpiący, każdy uczeń. U każdego inaczej to może wyglądać, ale każdy uczeń Jezusa niesie krzyż przez całe życie. Każdy uczeń Jezusa tak samo musi zapierać się siebie przez całe życie. Pojawia się pytanie, jak w takim razie w praktyce wygląda życie osoby niosącej krzyż. Wiemy o czymś takim jak Ewangelia sukcesu. I jestem pewien, że nikt z nas jakby tego poglądu nie wyznaje, nie głosi innym. Ale wydaje mi się, że jest takie ryzyko, że może się jakoś bokiem do naszego postrzegania życia chrześcijańskiego wkraść takie postrzeganie, że Bóg chce, żeby zawsze nam było po ludzku dobrze, żeby zawsze było po ludzku przyjemnie. Że jakby praktyka naszego życia i oczekiwania od Boga mogą być przez te różne nauczania, czy nasze własne błędne oczekiwania, mogą być właśnie takie. A więc chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, jak postrzegał to życie chrześcijańskie apostoł Paweł. Udajemy się do 2 Koryntian, 4 rozdział, od 7 wersetu. Siódmy werset na razie przeczytam. Omówimy więcej wersetów, ale po kolei jakby będę je czytał przy omawianiu. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby ogrom mocy był od Boga, a nie z nas. Czytamy tutaj, Paweł pisze o nas, wszystkich wierzących, że jesteśmy glinianymi naczyniami. Że mamy w sobie skarb. I tym skarbem, jak w poprzednich wersetach widzimy, jest światło poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa. A więc tym skarbem jest Chrystus, tym skarbem jest Ewangelia, czyli przesłanie o Chrystusie. I zwróćmy uwagę na to, na ten zwrot gliniane naczynia. Wiemy, że glina to nie jest najmocniejszy, najszlachetniejszy możliwy materiał, z jakiego można stworzyć naczynia. To gliniane naczynie jest podatne na łatwe zniszczenie, łatwe uszkodzenie, łatwe przeciekanie. Jeden brat powiedział takie słowa, że jesteśmy glinianymi naczyniami, a nie złotymi kielichami z zastawy króla Salomona. A więc nie jesteśmy doskonałym, szlachetnym, złotym naczyniem, jak niektórym może się wydawać,
ale jesteśmy glinianym naczyniem. Zresztą nikt nas nie musi o tym przekonywać, bo widzimy to w naszym życiu kościoła, rodziny, w samych sobie widzimy to, że nie jesteśmy, że jesteśmy ulepieni ze słabej gliny po prostu. I dlaczego tak jest? Dlaczego nie jesteśmy idealni, tylko rozsypujący się? Aby ogrom mocy był od Boga, a nie z nas. Czytamy. Aby każdy patrzący na nas i na to, co robimy, był pewien, że autorem tego jest Bóg. Że jest Jego łaska, a nie my, gliniane naczynia ze skarbem w środku. Doskonałe naczynia, gdybyśmy takimi byli, przynosiłyby chwałę samym sobie. Ale słabe, gliniane naczynia, które mają w sobie skarb, przynoszą chwałę temu skarbowi. A więc każdy z nas to gliniane naczynie. Nie powinno nas dziwić, gdy przejawia się ta nasza słabość. Oczywiście musimy z nią walczyć, uświęcać się, upodabniać się do Jezusa, ale tak naprawdę nie powinno nas dziwić to, gdy ktoś źle się zachowa w stosunku do nas, powie coś, co nam się nie podoba. Oczywiście nie usprawiedliwiam tego, trzeba potępiać każdy grzech, każdy zły czyn. Ale prawda jest taka, że wszyscy tu jesteśmy glinianymi naczyniami. A więc te relacje między nami również muszą, one jakby początkowo są kruche. I one muszą się zamieniać na takie, na chrystusowe po prostu. Jezus musi te relacje kruszyć, zmieniać, musi nas zmieniać. Bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A więc taki jest punkt wyjściowy Pawła. Jesteśmy słabymi, glinianymi naczyniami ze wspaniałym skarbem w środku. I czytamy w 8 i 9 wersecie. Zewsząd uciskani, ale nie przytłoczeni. Niepewni, jednak nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Widzimy tutaj opis tego, jak wygląda życie glinianych naczyń podtrzymywanych przez moc Bożą. Gdyby nie ta moc Boża podtrzymująca, to bylibyśmy uciskani, ale przytłoczyłoby nas to i byśmy zrezygnowali. Bylibyśmy niepewni i doprowadziło nas, by to nas do rozpaczy. Ale dzięki Bogu, Bóg nas zachowuje przed tą rozpaczą. Jesteśmy prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, cierpimy, ale ostatecznie jesteśmy niepokonani. I zauważcie, że tu Paweł nie mówi, nie jesteśmy uciskani, nie jesteśmy przytłaczani, zawsze jesteśmy pewni siebie, zawsze jesteśmy niepokonani. Ale Paweł mówi, że jesteśmy uciskani, jesteśmy niepewni, rozpaczamy, czujemy się opuszczeni, jesteśmy powalani, cierpimy, płaczemy, przeżywamy. Ale dzięki mocy Bożej nigdy nie jest to ostateczny nasz stan, ale Bóg podtrzymuje.
Bóg daje wyjście z każdej tej sytuacji. Ale jest niezwykłe, że On, że Bóg nie chce, żebyśmy mieli życie bez żadnych zmartwień, ucisków, trosk, przytłoczeń, prześladowań. Ale Bóg właśnie chce utrzymywać nas w takim miejscu przez całe życie, i każdy jest o tym w stanie zaświadczyć, że są trudności, prześladowania, cierpienia, przeciwności w naszym życiu, ale Bóg zawsze z nich wyratowuje. I pojawia się takie pytanie: po co? Dlaczego tak? Dlaczego nie jest tak, że zawsze jest super po ludzku? Dlaczego nie jest tak, że nic nam nie dolega, tylko jedziemy sobie na autostradzie do nieba bez żadnych przeszkód? Pierwszy powód, dla którego tak jest, jest w wersecie 10 i 11. To jest taki fragment, który od miesiąca tak naprawdę czytam go codziennie i zastanawiam się nad tym, co jest. I doszedłem do wniosku, że nikt nie jest w stanie do końca w pełni wytłumaczyć tej rzeczywistości. Ja postaram się w jakiś sposób to wytłumaczyć tak podstawowo, biblijnie, jak ja to rozumiem, ale tak naprawdę każdy z nas poprzez życie, niosąc krzyż, dopiero zaczyna rozumieć, co to znaczy. Czemu tak się dzieje? Co to znaczy, że nosimy śmierć Jezusa w ciele? A więc werset 10. Zawsze śmierć Jezusa w ciele noszący, aby i życie Jezusa zostało w naszym ciele ujawnione. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa zostało objawione w naszym śmiertelnym ciele. A więc czytamy tutaj, że nosimy śmierć Jezusa, po pierwsze. Dosłownie można to przetłumaczyć: nosimy umieranie Jezusa. To jest czasownik ciągły. Nosimy umieranie Jezusa. I czym jest to umieranie, tak naprawdę? Tłumaczy to list do Filipian. Chciałbym, żebyśmy tam się udali. Filipian 3, to jest w 10 wersecie. Nie chcę całego tego fragmentu w kontekście analizować, ale jedno zdanie z niego. Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. I to zdanie. Swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. A więc poprzez cierpienia nosimy śmierć Jezusa w ciele. Ten zwrot nosić śmierć Jezusa w ciele odnosi się do tych wszystkich cierpień, wszystkich trudnych sytuacji na drodze posłuszeństwa Jezusowi. Wszystkich cierpień, które doświadczamy, podążając za Jezusem. Czytamy dalej, że
cierpimy, nosimy śmierć Jezusa w ciele, aby życie Jezusa ujawniło się w ciele naszym. Czyli powodem tego wszystkiego, tych wszystkich cierpień, tego, co przeczytaliśmy w poprzednich wersetach, prześladowań, znieważeń i tak dalej, jest to, aby życie Jezusa ujawniło się w ciele naszym. I znowu, co to znaczy, żeby życie Jezusa ujawniło się w ciele naszym? Żeby to zrozumieć, chciałbym, żebyśmy się udali do listu Piotra. 1 Piotra, 4 rozdział. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele. Od 1 wersetu. Uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Tu czytamy, że kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby żyć dla Boga. A więc tym ujawnianiem się życia Jezusa w ciele naszym jest tak naprawdę stawanie się jak Jezus, uświęcenie. Wiele osób może zaświadczyć i z historii, i nas, że nigdy nie wzrośli tak w łasce, jak w momentach największych cierpień i boleści. A więc ten werset 10, 11, one mówią o tym samym, że cierpimy po to, aby przez to cierpienie Bóg podabniał nas do Jezusa. Przez co również możemy pokazywać Jezusa innym, co jest widoczne w kolejnych wersetach. Czyli to jest pierwszy cel tego, dlaczego jesteśmy glinianymi naczyniami, dlaczego mamy ciężkie doświadczenia, jesteśmy powalani, cierpimy. Pierwszy powód jest taki, żeby upodobnić nas do Jezusa, żeby nas uświęcić. Drugi powód jest taki, o którym powiedziałem, żeby przez nasze uświęcenie, przez nasze pokazywanie Jezusa, pokazać też Jezusa innym. To jest drugi powód, aby inni zobaczyli Jezusa przez nas. I trzeci, ostateczny powód widzimy w tym samym rozdziale drugiego listu do Koryntian, w wersetach od 16 do 18. Dlatego nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Paweł podsumowuje całą tą swoją wypowiedź na temat cierpienia i zaczyna te słowa, zaczyna tę wypowiedź mówiąc: dlatego nie upadamy na duchu.
Nie poddajemy się. Dosłownie nie tracimy serca. Często przechodzimy obojętnie jakby do kolejnych zdań, ale jak się zastanowimy na tym, co Paweł mówi, że on nie upada na duchu. Mówi to dwa razy na przestrzeni 16 wersetów, tak naprawdę. I Paweł nie upada na duchu. W 11 rozdziale pewnie kojarzycie, gdy Paweł mówi o tym, co przeszedł. Mówi, że pięciokrotnie otrzymał 39 razów. 39 razów. Trzy razy był bity rózgami, kamienowany. Rozbił się z nim okręt. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, od własnego narodu, od pogan i tak dalej, i tak dalej. W trudzie i w znoju, często w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie, na gości. I mówi tam jeszcze, że poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły. A więc Paweł wymienia wszystkie te ludzkie doświadczenia. Na końcu mówi, że jest jeszcze jedna rzecz, która go doświadcza bardziej niż wszystko inne. Troska o kościoły. A więc dla Pawła ta służba, życie w kościele, to była ciężka droga służenia innym. Ale w tym wszystkim, co przeczytaliśmy, Paweł mówi, że nie upada na duchu. Po ludzku to jest, co się nie mieści w głowie. Jak on nie upada na duchu? Czy inny człowiek coś takiego przeżył? Czy ktoś z nas w ogóle w połowę tych rzeczy, które on przeszedł, przeżył? Ale Paweł, podtrzymywany przez Boga, nie upada na duchu. I jakim cudem on nie upada? Tłumaczy to. Choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. To jest to, o czym powiedzieliśmy, że nasze ciało cierpi, niszczeje, ale nasze wnętrze odnawia się. Upodabniamy się do Jezusa. Paweł wie, że to wszystko prowadzi do jego przemiany na obraz Chrystusa. I dalej podaje ten trzeci powód, dla którego warto jest cierpieć, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I Paweł tutaj nie mówi, że nasz ucisk jest bez sensu, jest lekki, nie przejmuj się tym, masz luz. Nie mówi niczego takiego. On mówi, że te cierpienia nasze, które są autentycznymi, ciężkimi doświadczeniami, ale są niczym w porównaniu do chwały Bożej, która na nas czeka. Że te cierpienia w jakiś sposób przynoszą nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I ten zwrot, który tutaj czytamy po polsku, przeogromna obfitość wiekuistej chwały, to w języku greckim jest bardzo ciekawy. Tak naprawdę Paweł tworzy zwrot, który nie istnieje w tym języku. Pisze tak jakby przeogromna,
Do przeogromnej, coś takiego, przeogromna do kwadratu. Paweł tak naprawdę wychodzi poza język, bo nie jest w stanie opisać tej wiecznej chwały, która na nas czeka, tej nagrody za te wszystkie doświadczenia i cierpienia. Paweł, który prawdopodobnie zasmakował tego, czym ta chwała będzie, jak wiemy z 12 rozdziału tego listu, nie był w stanie tego oddać słowami. Próbował, wręcz stworzył nowe wyrażenie, żeby to jakoś wyrazić. A więc nie traćmy serca, tak jak Paweł nie tracił. Nie poddawajmy się. Wierzmy, że Bóg ma cel. Bo tak powiedział. Powiedział, że to wszystko, co doświadczamy, to, co nas tak nam nie daje spokoju, ma po pierwsze cel taki, żeby nas uświęcić. Po drugie, taki, żeby przez to nasze uświęcenie inni zobaczyli Jezusa. A po trzecie, to ma ostateczny cel wiecznej chwały, jaka na nas czeka. I Paweł tutaj mówi, że to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I często my możemy nie widzieć tego, dlaczego coś się dzieje. Jakby nasz człowiek, stare ja, mówi nam, że to jest bez sensu, że to nie ma celu. Ale Bóg mówi, że to ma cel. Nie możemy słuchać tego naszego ja, ale musimy głosić jakby sobie, że Bóg powiedział, że to ma cel. Nie jest to łatwe. Czasem się poddajemy, ale nigdy Bóg nie dopuści, żebyśmy całkowicie się poddali. Dajmy się odnawiać Bożemu Słowu, bo w tym jedynie znajdziemy zaspokojenie. Na koniec chciałbym przeczytać z 12 rozdziału 2 listu do Koryntian fragment. 9 i 10 werset i tym zakończę. Lecz powiedział mi: wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Panie Jezu, proszę Cię, abyś przekonał nas o tym, że wtedy, gdy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni, Panie. Żebyśmy my mogli mieć upodobanie, tak jak Paweł pisze, choć mi się to wydaje niemożliwe po ludzku, ale w tych wszystkich słabościach, uciskach, cierpieniach, zniewagach, ze względu na Ciebie, Panie, proszę Cię, abyś przemieniał nasze myślenie, tak bardzo tego potrzebujemy. Dla Twojej chwały, amen.